Hej, witam Was serdecznie z tej strony Halak. Słuchajcie, dzisiaj mam dla Was dobrą wiadomość, ponieważ okazało się, że te wczorajsze informacje, które podałem, jeszcze nie były, no, nie były pełne, powiedzmy. Okazuje się, że z tej okazji 15-lecia firmy Wargaming po prostu dostajemy jeszcze tam jakieś misje i jedna z tych misji jest niezwykle ciekawa. Dlatego robię taki króciutki dzisiaj tylko materiał, żeby Wam o tym powiedzieć. Otóż misja ta nazywa się Apetyt na zniszczenie i jeżeli ktoś zniszczy 30 pojazdów przeciwnika w ciągu 24 godzin, to dostaje 300 tysięcy kredytów. I teraz uwaga, ta misja, i to jest rewelacyjna wiadomość, jest od 2 sierpnia, czyli pewnie od dzisiaj, tak? Do 31 sierpnia, czyli cały miesiąc, jeżeli dziennie zniszczycie 30 pojazdów przeciwnika, dostaniecie 300 tysięcy kredytów. I to jest jedna z najlepszych takich, powiedzmy, misji. Nie jest co prawda moim zdaniem lepsza od tej, która była za tam 3 najlepsze wyniki, było plus 50% kredytów, ale jest rewelacyjna. Dlaczego? Otóż dlatego, że 30 pojazdów naprawdę łatwo jest zniszczyć w grze i nie trzeba rozgrywać jakiejś niezliczonej ilości bitew. Dodatkowo, do tego jeszcze wrócimy, ale dodatkowo jeszcze mamy łowca skarbów, kompletnie bezsensowne moim zdaniem. Otóż za medal Tamady Yoshio, medal Nicholsa, tego nawet nie przeczytam, i Ridleya Waltersa dostajemy 5-krotne doświadczenie dla... Tak, załogi, kolejny raz. Rzadko się zdobywa te medale, także można spokojnie sobie to pominąć, aczkolwiek jeżeli komuś się uda, no 5-krotne, nawet nie zauważy tego pewnie. No i mamy jeszcze Power Metal. To jest dziadostwo. Mam nadzieję, że na to nie skusicie się, ponieważ na forum nawet wyczytałem wątek, że gość zaplanował. Najpierw powiem, o co chodzi. 50 tysięcy doświadczenia dziennie, jeżeli zdobędziecie, to dostajecie jeden dzień premium i to działa przez cały miesiąc. Na forum wyczytałem, że jeden gość powiedział, że w ten sposób cały miesiąc będzie miał premium. Słuchajcie, nie róbcie tego. To jest fajna gra. World of Tanks jest fajną grą, ale naprawdę dziennie zdobyć 50 tysięcy doświadczenia to trzeba nieźle przysiąść i pograć. A przez miesiąc codziennie robić 50 tysięcy doświadczenia to jest naprawdę... No to jest tragedia, chyba że ktoś, nie wiem, jest na przykład chory i musi w domu siedzieć albo w łóżku leżeć czy coś, sobie gra na tym, no to jeszcze okej, ale naprawdę mamy lato i no ja na pewno nie zrobię, mam dużo premium jeszcze dni, także nie zrobię tego, w ogóle mnie to nie interesuje, ale ci z Was, którzy mieliby w planach coś takiego, to no odradzam, naprawdę odradzam. Ale wróćmy do tego. Słuchajcie, to jest nareszcie misja, w której mogą wziąć udział wszyscy, czyli zarówno ci gorsi gracze, jak i ci lepsi. Oczywiście ci lepsi zrobią szybciej te 30 fragów, ale niekoniecznie, bo miejcie na uwadze to, że uczestniczą w tym pojazdy tylko na poziomie, od poziomu 4 i wyższych. Czyli pamiętajcie, że tutaj... Najciekawszym pojazdem, wydaje mi się, i zaroi się od tego typu pojazdów, będzie KW-1S, na przykład będzie Hetzer, czyli takie, które robią dużo fragów, prawda? Naprawdę, jeżeli jesteście graczami, którzy mają niskie poziomy czołgów, na przykład nie interesują Was 8, czy tam jakieś, czy nie mieliście pieniędzy na 8, na przykład, czy 7, to spokojnie można to wybębnić na poziomie 5 i poziomie 6. Przy czym KW-1S jest tutaj naprawdę bardzo, bardzo faworyzowany, moim zdaniem, jeżeli chodzi o 6 poziom. No więc codziennie możemy zdobyć 300 tysięcy kredytów, jeżeli tylko zabijemy 30 przeciwników. Nawet jak się robi podwójne doświadczenie, czyli tam zbija gwiazdki, to spokojnie te 30 fragów wpadnie. Dla dobrego gracza jest to, bo ja wiem, 20 bitew, czyli mniej więcej tyle się robi codziennie, na pewno. Dla słabszego gracza, no niestety, będzie to 30 bitew albo i jeszcze więcej. Chyba że właśnie będzie grał na jakichś niskich poziomach, gdzie tych fragów dużo można robić. Przez cały miesiąc można w ten sposób uzbierać, słuchajcie, no nie wiem ile to dni wychodzi, ale
28 czy coś, no powiedzmy nawet 20 dni jakby było, to grając sobie normalnie, czyli robiąc te 30 fragów dziennie, można 6 milionów zarobić. Oczywiście więcej, no bo ja tylko liczę, że 20 dni będziemy w ten sposób grać. Do tego radzę Wam zapisywać sobie, ile tych fragów robicie, ponieważ misja trwa 24 godziny, pamiętajcie o tym. Czyli możecie sobie rano zrobić z 5 bitew, możecie sobie, nie wiem, wieczorem to dokończyć i tak dalej. Najlepiej zapisywać, żeby po prostu się nie okazało, że no wieczorem już dobra, jakiś film sobie obejrzę czy coś, nie chce mi się grać, a tu okazuje się, że na przykład brakuje nam 2 fragi do tych 300 tysięcy. W każdym razie te dwie pozostałe misje uważam są badziewne, natomiast apetyt na zniszczenie jak najbardziej bardzo, bardzo ciekawa oferta. No i to koniec tego krótkiego komunikatu. Żegnam się z Wami i do usłyszenia.